Hej, witam Was. Dzisiaj chciałem nakręcić odcinek, który od dawna już planowałem, a że teraz idą przymrozki, więc myślę, że będzie dla Was też ciekawy, a mianowicie o najbardziej odpornych na mrozy cytrusach. Będą to cytrusy, które są dostępne w sklepach, nie jakieś takie krzyżówki, które istnieją, które są bardzo odporne, ale których nie można nigdzie kupić. Przynajmniej my, zwykli śmiertelnicy, bez jakichś tam super kontaktów, więc będą to cytrusy, takie, które ja i wy możecie sobie gdzieś tam kupić i trzymać. Będzie to top 5. Pamiętajcie tylko, że te oficjalne temperatury to zawsze są jakieś, powiedzmy, wariacje. Niektóre źródła mówią, powiedzmy, o jakiejś tam większej, niektóre o mniejszej odporności. Więc są to, powiedzmy, takie średnie, które wyciągnąłem z różnych sklepów internetowych, informacji i moich doświadczeń. Więc są to takie właśnie średnie temperatury. A także możliwe, że gdzieś znajdziecie jakieś oficjalne, które, powiedzmy, są plus minus 2 stopnie. Pamiętajcie też, że te temperatury mówią tylko i wyłącznie o tym, że cytrus jest w stanie przeżyć, powiedzmy, taką temperaturę na zewnątrz. Nie polecam też trzymać do tej maksymalnej minus temperatury na dworze, ponieważ mogą, powiedzmy, źle to przetrwać. Mogą przeżyć, ale mogą jakieś mieć szkody i nie ryzykujmy, żeby do tej maksymalnej minusowej temperatury dobijać. Ja radzę zawsze, powiedzmy, dbać o te cytrusy i jeśli przykładowo jest minus 5, to nie trzymajmy do tych minus 5, tylko powiedzmy do minus 2 stopni, oczywiście jakoś tam zabezpieczając i uważając, gdzie je kładziemy, najlepiej przy południowej ścianie, osuniętych od wiatra. Więc zaczynajmy nasze top 5. Miejsce piąte to pomarańcza Citrus sinensis. Oficjalnie jest w stanie przetrwać do minus 5 stopni. Miejsce czwarte, tutaj ex aequo kumkwat Fortunella Margarita i mandarynka Satsuma oficjalnie są w stanie przetrwać do minus 8 stopni. Miejsce trzecie, yuzu minus 9 stopni. Tego cytrusa akurat nie mam. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam tę nazwę. To mandarynka Kiraji. Wytrzymuje do minus 10 stopni. I bezkonkurencyjnie miejsce pierwsze to pomarańcza tryfoliata, czyli trulistna pomarańcza, jest w stanie wytrzymać do minus 25 stopni. Ja osobiście mam od 7 lat pomarańczę tą w gruncie i już do minus kilkunastu stopni bez problemu przeżywała, bez jakichkolwiek uszkodzeń.